drugi ogólnopolski konkurs zespołów rockowych imienia Mikołaja Matyski w Gnieźnie za nami. Festiwal dopiero pracuje nad swoją renomą, a już ściąga kapele z całej Polski. Wydarzenie jest organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie dla upamiętnienia zmarłego słynnego perkusisty, rodowitego gnieźnianina, który odszedł przedwcześnie 5 lat temu w wieku 48 lat. Z 21 zespołów wyłonionych zostało 7, które będą dzisiaj przesłuchiwane. Są to zespoły z Gdańska, z Gdyni, z Poznania, Gniezna, z Tarnowskich Gór, z Zielonej Góry, także bardzo odległe zagątki naszego kraju. Fajnie. Prezentacje będą polegały na tym, że zespół każdy ma około 40 minut, wychodzi, podłącza się, robi krótką próbę, występ i schodzi. I tak każdy zespół po kolei będzie miał ten czas. Jurorzy też zwrócili uwagę na to, że będą też oceniać, jak zespół sprawnie działa na scenie, w sensie nie tylko muzycznie będą oceniani, ale także jak podłączają te wszystkie sprzęty i jak sobie z tym radzą, jak szybko. Jurorzy znani, ci sami zresztą, którzy w zeszłym roku oceniali zespoły, to jest oczywiście Ania Ortodoks z zespołu Kloster Keller, Kinga Szymon Brzezińscy, Rafał Ratajczak, Marcin Błaszczyk i Radek Matyska, brat Mikołaja. Większość oczywiście z tych jurorów to członkowie zespołów Abraxas i Sfan. Ciągle myślę o niej, pomimo że świat to nie, mój dom raz pierwszy na pół. Wysyłam listy do kobiet, udając, że się nie boję, walec jest troską. Wreszcie nie mówią do mnie jeszcze, nie przechodzą mnie jeszcze, bo za młody jestem. Przyjmują puszczą powietrza, a szlakę znaczy tutaj wszystko rozwiewa. Muzyka rockowa dla nas jest w sumie improwizacją, wolnością i życiem codziennym na dobrą sprawę. Jakby objawia się wszędzie, trójmiejskie ulice, trójmiejskie domy. Jesteśmy też właśnie z Gdyni, więc tutaj taki pomorski trochę rock. A myślę, że dla nas jest taką chłodną wolnością, trochę takim cruisingiem jakby po Trójmieście można powiedzieć, lecz z mocniejszym przytupem, bo to w końcu rock. Co gramy? Tak na dobrą sprawę kontemplujemy. Nasze wałki, kawałki są w sumie trochę takie introspektywne, trochę żeby nabrać tego introspektywnego myślenia, zajrzeć w głąb siebie, coś w tym stylu. A ten festiwal jest dla nas w sumie czymś, gdzie możemy się jakoś pokazać i wprowadzić was w ten tryb właśnie introspekcji, który jest dosyć ważny, tak mi się chociaż wydaje właśnie w obecnych czasach, tak, żeby nabrać tej świadomości, czy takiej można powiedzieć duchowej w sumie. Artur Stenka z gdyńskiego zespołu This Man Is Not Real dostał 1000 zł w ramach nagrody dla najlepszego festiwalowego perkusisty. Jury do oceny miało kilka elementów, na które się umówiło. Ja staram się zwracać uwagę na wszystko, czyli na precyzję grania, na pomysł na muzykę, jaki jest, wykonanie, aranżację. Wygląd też jest istotny, bo jakaś dynamika musi być kompatybilna, że tak powiem, z muzyką, która jest. Czasami jest tak, że niektóre kapele sobie stoją, po prostu tam czadu dają, ale stoją po prostu tak i widać, że w nich skupia. Wiadomo, biorę pod uwagę to, że to może być stres dla wykonawców. Niektórzy nie mają zbytnio dużego doświadczenia, niektórzy są bardziej, niektórzy mniej doświadczeni. Wiadomo, są ludzie, którzy mają powyżej 40, mają ludzie, którzy mają 20 lat, więc to jakby wszystkie te elementy biorę przynajmniej ja. Konkurs wygrał zespół Meteoroid z Zielonej Góry, który dostał w nagrodę 5000 zł. Mikołaja w dwóch słowach nie da się wspomnieć. To jest człowiek naprawdę legenda, świetny bębniarz, świetny kumpel. Spędziliśmy wiele, wiele czasu, jak i na graniu, znaczy na graniu, jak i na życiu, że tak powiem, prywatnym. Nie jeden litr razem przegadaliśmy.
No, inicjatywa jest super, bo przede wszystkim jest to coś, znowu przypomina muzykę rockową, bo troszeczkę ta muzyka rockowa no, ginie u nas w obecnych czasach, w naszym mieście budzi się do życia z tego co widać, bo też zakwalifikowała się jedna kapela Scarlet Blaze z Gniezna. W zeszłym roku był zespół Père Lachaise, który był jakby laureatem tego festiwalu. No festiwal no, to jest dopiero druga edycja, także ona się dopiero w tej chwili rozwija i mam nadzieję, że to się rozrośnie. Już jest, i tak się rozrosło na całą Polskę. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.